prawda, rzeczywiście tak to wygląda, że to
Witam serdecznie Waszą Świętobliwość. Radzi jesteśmy, że sławny syn naszego narodu, pełniący najwyższą godność w Kościele rzymskokatolickim, po raz trzeci przybywa z pielgrzymką do kraju. To wyraz szczególnie bliskich więzi łączących Waszą Świątobliwość z Ojczyzną. Ponownie witam na progu trzeciej podróży do Ojczyzny wszystkich moich rodaków. Witam Polskę, moją Ojczyznę. O ziemio Polska, ziemio trudna i doświadczona, ziemio piękna, ziemio moja, bądź pozdrowiona. Na szlaku mojej pielgrzymki będę się starał służyć mojemu narodowi, służyć ludziom, moim rodakom, braciom i siostrom. Proszę wszystkich o przyjęcie mojej pasterskiej posługi. Thank you.
Pierwszy raz, no, znaczy pierwszy raz w życiu nie jestem tutaj, nie byłem na tych chłopach. To jest cudem, to był inny zaszczyt. Inny zamek, tak? No, przez zburzenie. Raz jeszcze witam serdecznie w ojczyźnie papieża Polaka. Rozpoczęta dziś pielgrzymka skupia na sobie zainteresowanie szerokiej opinii w wielu krajach. Ufamy, że przebiegnie ona w nastroju religijnego skupienia i powagi. Pragnę na pamięć naszego spotkania przekazać Waszej Świątobliwości wierną replikę Codex Picturatus Baltazara Bema, jednego z najcenniejszych rękopiśmiennych zabytków sztuki polskiej początku XVI wieku. Rad będę wielce, jeśli to dzieło znajdzie się wśród tak bliskich sercu Waszej Świątobliwości watykańskich poloników. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Podziękowanie to rozciągam do wszystkich instancji władz regionalnych i terenowych, do wszystkich, którym pobyt papieża wśród rodaków przysporzył także trudu i odpowiedzialności. Wszyscy pragniemy służyć współczesnym i przyszłym pokoleniom, a treść tej służby tak trafnie wyraża to zdanie: kształtować i przekazywać motywy życia i nadziei. Tego więc z całego serca życzę. Proszę również o przyjęcie mojego daru. Ten dar to obraz również XVI wieku wielkiego człowieka Kościoła, jednego z przewodniczących Soboru Trydenckiego, kardynała Stanisława Hozjusza. Thank you.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Jeszcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. My chcemy Boga, Panno Święta, forse poi discuteremo dopo sul materiale, no? Omega, omega, 9, 9, wszyscy na trzeci przechodzimy kanon.
czytanie to dotyczy kontaktu ze środkami przodującymi w nauce światowej. Pełni poznać w świecie, na zachodzie, w Europie, na wschodzie, gdzie się da. To jest jednak wielka skarbnica. Byłoby bardzo dobrze, gdyby się mogły dać szerzej poznać, gdyby im to także z drugiej strony ułatwiono. Prymas Tysiąclecia w swoich zapiskach więziennych notuje: sprawuję swoje posłannictwo kapłańskie. Nędza moja nie przeszkadza mi dla Bożego miłosierdzia usłużyć ludziom dobrami, które świat ma najcenniejsze. Tak szedł Chrystus, wzgarda pospólstwa, aż po dzień dzisiejszy. Obszarpany, pobity, ubrudzony blotem ulicznym, oplwany. A jednak to On zbawiał świat. I zbawił go
choć świat natrząsał się ze swego Zbawcy. Pytam każdego z was, czy chcesz wiernie wypełnić urząd kapłański w stopniu prezbitera? Taki lud Boży jest na całej ziemi i wciąż go spotykam na różnych miejscach, w różnych krajach, na różnych kontynentach, różne kolory skóry, różne języki i też muszę mówić różnymi językami, ale tutaj to jest ten lud Boży, z którego i ja wyrosłem. Naszą powagą apostolską ogłaszam, że czcigodna sługa Boża Karolina Kuska otrzymuje z dniem dzisiejszym tytuł błogosławiony. Pragnę się zwrócić w dniu beatyfikacji tej córki polskiej wsi z początku naszego stulecia do tych, których powołaniem życiowym również i dzisiaj, przy końcu tego wieku, jest życie wiejskie i praca na roli. Do polskich chłopów, obecnych tu poprzez ich delegacje z całego kraju. Jakżeż łatwo byłoby wymieniać błędy popełniane w przeszłości i te, które wciąż trwają,
i świadczą o niedowartościowaniu rolnictwa, które stało się terenem nieprzemyślanych eksperymentów, braku zaufania, a nawet dyskryminacji. A rolnicy to przecież nie tylko ci, którzy karmią, ale także ci, którzy stanowią element stałości i trwania. Jakże tu w Tarnowie nie zacytować wielkiego przywódcy polskiego ludu i męża stanu, Wincentego Witosa, syna tej ziemi. Pisał on: któż sile państwa i niezawodną nigdy ostoję ma stanowić? Dla mnie odpowiedź narzucała się sama. Świadomi, niezależni, zadowoleni chłopi polscy, gdyż tacy są gotowi oddać zdrowie i życie za każdą skibę ojczystej ziemi. A cóż dopiero w obronie całości ojczyzny. Trzeba jednak... Trzeba jednak nie tylko starać się na chłopach tych oprzeć przyszłość, ale ich wierność i przywiązanie do państwa za wszelką cenę zdobyć, a gdy się zdobędzie, na zawsze utrzymać i utrwalić. Przytoczone słowa Wincentego Witosa wyznaczają nie tylko drogę polskim chłopom, ale również tym wszystkim, którzy są odpowiedzialni za organizację życia społeczno-gospodarczego polskiej wsi. W takim też duchu, zgodnym z polską tradycją, zostały zawarte w ostatnich czasach porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie w sprawie rolnictwa, w których rolnicy próbowali znaleźć wspólnie z władzami rozwiązanie wielu bolesnych problemów. Wydaje się, że w obecnych czasach układy te nie tylko nie powinny być przemilczane. W każdym razie papież nie może o tym milczeć. Nawet gdyby nie był Polakiem, a tym bardziej papież Polak, wydaje się więc, że układy te powinny znaleźć swoją pełną realizację. Niechże rolnictwo polskie wyjdzie z wielokrotnego zagrożenia i przestanie być skazane tylko na walkę o przetrwanie. Niech doznaje wszechstronnej pomocy ze strony państwa. Wiele zniekształceń życia wiejskiego znajduje swe źródło w podrzędnym statusie rolnika jako pracownika i jako obywatela. Dlatego też model chłopa lub chłopa robotnika pracującego z małym skutkiem, a ponad siły, winien być zastąpiony modelem wydajnego i niezależnego producenta, świadomego i umiejącego korzystać nie gorzej niż inni z dóbr kultury i zdolnego do jej pomnażania. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
pomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Nie możemy poddawać się upadkowi ducha, depresji. Nie może zdominować nas frustracja duchowa czy społeczna. Przecież ku wolności wyswobodził nas Chrystus i stale wyzwala. Na całej ziemi rozbrzmiewa orędzie tego wyzwolenia w Chrystusie. Żyją w nim społeczeństwa niejednokrotnie bardzo doświadczone. Patrzę na Kraków, mój Kraków, miasto mojego życia, miasto naszych dziejów. I powtarzam słowa modlitwy, która codziennie wraca na moje wargi. Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać. Słowa wielkiego Piotra Skargi, którego szczątki doczesne spoczywają w krakowskim kościele świętego Piotra. I dalej. Teraz, kiedy tyle sił potrzeba narodowi, aby zachować wolność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Twojego Ducha.
uspokój serce, dodaj ufności w Twoją miłość, wzbudź w narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, abyśmy co dzień stawali się zdolni własnymi rękami i społeczną solidarnością, wpatrzeni w tajemnicę Twojego krzyża, budować naszą wspólną przyszłość. Thank you.
Izraeli prawdopodobnie wyście tak napuścili młodych na całym świecie, że gdzie papież przyjedzie, to pierwsze pchają się do niego młodzi. Ja się z tego bardzo cieszę. I to jest też jakiś dalszy ciąg tego, weź nas z sobą. Gdybym nie nauczył się być z wami dawniej, a tego się nie da zapomnieć, gdybym nie nauczył się być z wami, gdybym nie nauczył się, co to znaczy być młodym, jakie to piękne i jakie to trudne, to prawdopodobnie bym nie potrafił, nie ciągnęliby mnie tak wszędzie za sutannę. Chodź, zostań z nami. W latach 80. Szczecin był miejscem doniosłych wydarzeń i doniosłych umów pomiędzy władzami państwowymi a przedstawicielami świata pracy. Jaki był sens tych umów? Czyż nie chodziło o wszystko, co odpowiada godności ludzkiej pracy i godności człowieka pracy, mężczyzny i kobiety? Praca ludzka, czyż nie jest ona stałym punktem odniesienia całego społeczeństwa, a w tym społeczeństwie każdej rodziny? Słusznie więc ktoś w Polsce powiedział: została nam zadana praca nad pracą. Tak, wydarzenia lat 80. pozostawili nam wszystkim to właśnie zadanie pracy nad pracą. W wielu wymiarach, bo praca ludzka ma wiele wymiarów, wiele aspektów dla niej istotnych. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech wam przyjmie na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Amen.
może mówi człowiekowi o potrzebie szukania się nawzajem, o potrzebie spotkania i współpracy, o potrzebie solidarności międzyludzkiej i międzynarodowej. Jakże doniosły jest fakt, że to właśnie słowo solidarność zostało wypowiedziane tutaj, nad polskim morzem, że zostało wypowiedziane w nowy sposób, który równocześnie potwierdza jego odwieczną treść. Czyż przyszłość człowieka na całej ziemi, pośród wszystkich lądów i mórz, nie przemawia za potrzebą tej właśnie treści? Czy świat, wielka i stale rosnąca rodzina ludzka, może trwać i rozwijać wśród rosnących przeciwieństw zachodu względem wschodu, północy względem południa? A tak właśnie jest podzielony, tak jest zróżnicowany nasz współczesny świat. Czy przyszłość, lepsza przyszłość, może wyrastać, może wyrosnąć z narastania różnic i przeciwieństw na drodze wzajemnej walki? Walki systemu przeciw systemowi, narodu przeciw narodowi, wreszcie człowieka przeciw człowiekowi. W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wypowiedzieć to słowo solidarność. Dziś płynie ono szeroką falą poprzez świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle zasady wszyscy przeciw wszystkim, ale tylko wedle zasady wszyscy z wszystkimi, wszyscy dla wszystkich. Dziękuję.
wiemy, że tu, na tym miejscu, na Westerplatte, we wrześniu 1939 roku, grupa młodych Polaków, żołnierzy, pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, trwala ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną walkę z najeźdźcą, walkę bohaterską. Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, ażeby ten symbol wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi, coraz nowych pokoleń Polaków. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie. Obronić dla siebie i dla innych.
Ludzie pracy, z tej właśnie pracy znajdują tytuł wieloraki i różnorodny, bo i praca ludzka jest wieloraka i różnorodna, a więc tytuł do stanowienia o sprawach całego społeczeństwa, które żyje i rozwija się z ich pracy. Umowy gdańskie pozostaną w dziejach Polski wyrazem tej właśnie narastającej świadomości ludzi pracy odnośnie do całego ładu społeczno-moralnego na polskiej ziemi. Sięgają one swą genezą do tragicznego grudnia 1970 roku i pozostają wciąż zadaniem do spełnienia. Jeden drugiego brzemiona nosi. To zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi. A skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. Powtórzę, żeby się nam wątek nie zgubił. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugiej. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Pozwólcie się wypowiedzieć papieżowi. Skoro chcę mówić o was, a także w pewnym sensie za was.
Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny. Gorzej jeszcze, gdy się mówi naprzód walka, choćby w znaczeniu walki klas, to bardzo łatwo drugi czy drudzy pozostają na polu społecznym przede wszystkim jako wrogowie, jako ci, których trzeba zwalczać, których trzeba zniszczyć, nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia, z którymi wspólnie należy obmyślać, jak dźwigać brzemiona. Jeden drugiego brzemiona nosić. Drodzy bracia i siostry, ze stoczni, z portów, z wszystkich gdańskich zakładów pracy i nie tylko stąd, z różnych stron Polski. Drodzy bracia i siostry, ludzie pracy, środowiska pracy na całym świecie dziękują wam, żeście podjęli tę trudną pracę nad pracą, żeście podjęli tę szlachetną walkę, zmaganie się o godność ludzkiej pracy. Kościół dziękuje wam za to, żeście ją podjęli w obliczu Chrystusa i Jego Matki. Jasnogórskiego apelu pragnę myślą i sercem przywołać tutaj każdego człowieka, brata i siostrę ze wszystkich stron ojczystej ziemi i spoza niej, choćby z
najdalszych krańców ziemskiego globu. Wszystkich, którzy nie ulękli się niebezpieczeństw i trudności, nie zatracili wiary w ideały i prawdziwe wartości, nie zagubili sensu życia i pracy, nie ulegli słabościom, lecz w poczuciu solidarnej odpowiedzialności i troski umacniają swoich braci w wierze i w przekonaniu, że dla chrześcijanina nie ma sytuacji bez wyjść. Że warto żyć w ojczystym kraju i podejmować twórcze inicjatywy, budować wspólnotę ludzkich serc i umysłów. Ileż trzeba by tu wymienić osób świadczących sobie wzajemnie dobro, ileż wspólnot, ileż środowisk, ileż ruchów. Oto dzisiaj wy, drogie dzieci, chłopcy i dziewczynki, po raz pierwszy przychodzicie do Pana Jezusa w Eucharystii. Jakaż to radość dla mnie, że mogę, pielgrzymując szlakiem Kongresu Eucharystycznego po ziemi polskiej, udzielić wam pierwszej komunii świętej w dniu dzisiejszym. Yeah.
W ostatnich latach przez całą Polskę przeszło wielkie, solidarne wołanie, które kobiety, także łódzkie włókniarki, wniosły swój wielki wkład. O godność człowieka, pracy, aby każdy mógł decydować o sobie, o swojej pracy, według zdolności, umiejętności, aby każdy mógł sam wybierać ideał moralny, żyć według swych przekonań, publicznie głosić i wyznawać swoją wiarę religijną oraz przeżywać ją w sposób właściwy swojej wspólnocie. W tym wołaniu nie zabrakło ostatecznych odniesień ukazywanych przez Ewangelię, albowiem istnieje Ewangelia pracy wpisana w całość ewangelicznego orędzia. Ewangelia pracy, którą Chrystus pisał przede wszystkim swoim własnym życiem, a potem całym swoim nauczaniem. Dojrzewało więc przekonanie, że nie chodzi tylko o to, by lepiej i wygodniej żyć oraz więcej mieć. Chodzi o to, by w sytuacji większego społecznego uszanowania człowieka każdy mógł rozwinąć swoje wartości osobowe i lepiej wypełnić swoje powołanie, jakie od Boga otrzymał. Bardzo jest ważne, aby tak kształtowała się zawsze świadomość pracującej kobiety. Ujrzy ona wtedy w całej pełni wartość swojego powołania matki i żony i odnajdzie pełny sens trudu pracy zawodowej. Thank you.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem wszyscy, którzy patrzymy na Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, wiemy, że nie jest to władza przemocy, lecz władza miłości. Tej zbawczej władzy, dawali świadectwo w naszej ojczyźnie rozliczni synowie i córki polskiej ziemi w różnych epokach, w różnych stuleciach. Niektórych tylko Kościół zapisał w rejestrach swoich świętych i błogosławionych. Niektórzy czekają na sąd Kościoła. Dzisiaj z radością i uniesieniem dopisujemy do nich jeszcze jedno imię i nazwisko. Biskup Michał Kozel.
Dobiega końca wizyta Waszej Świątobliwości w ojczystym kraju. Nadszedł czas pożegnania. Pielgrzymka Jana Pawła II była doniosłym wydarzeniem. W godzinie rozstania z ziemią ojczystą pragnę pozdrowić wszystkich moich rodaków, córki i synów wspólnej ojczyzny, wszystkie pokolenia od najstarszych, zbliżających się do kresu ziemskiej wędrówki, do tych dopiero co urodzonych, więcej do tych, którzy jeszcze znajdują się pod sercem polskich matek. Wszystkich, których dane mi było spotkać na szlaku Kongresu Eucharystycznego i wszystkich innych, wszystkich bez żadnych różnic czy ograniczeń.